Za nami sportowy weekend w Lisiej Górze pod hasłem Pokochaj szczerze trening w plenerze. W pierwszym dniu odbył się bieg na trasach przez miejscowości i gminy. Każdy uczestnik podlegał profesjonalnemu pomiarowi czasu. Biegacze, którzy wzięli udział w kategorii Open, mierzyli się z dystansem 10 km. Bardzo się cieszę, że tak wielkim zainteresowaniem cieszy się pierwszy zorganizowany na terenie naszej gminy tego typu wydarzenie, zawody sportowe w biegach. Biegamy dzisiaj na różnych dystansach, od najkrótszych, najmniejszych, 40-metrowych, przez 400 metrów, no aż później 2,5 kilometra i ten koronny dzisiaj dystans 10 km przez 4 miejscowości gminy Lisia Góra. Więc no, dla każdego coś miłego. Dzieciaki pewnie w większości korzystają z tych krótkich dystansów, a ci bardziej doświadczeni biegacze, a widzę ich tutaj mnóstwo, nie tylko z terenu naszej gminy, ale i z sąsiedniej miejscowości, bardzo dużo zawodników z Tarnowa, no, na tym koronnym dystansie 10 km zmierzą się z trasą po naszej gminie. Bardzo ciekawą, ale bardzo trudną. Tak jest przygotowana, że jest dosyć zróżnicowana topograficznie, więc myślę, że nie jest łatwa, ale myślę, że tym ciekawsza i zwycięstwo będzie tym cenniejsze. Drugiego dnia dla miłośników kolarstwa, jak i pasjonatów zorganizowano rodzinny rajd rowerowy. Spotykamy się tutaj, żeby spędzić wspólnie mile czas z całymi rodzinami. Będziemy jeździć na rowerach. Tutaj trasa, która została wyznaczona w ramach dzisiejszego dnia, to jest około 14 km. Meta jest na Stadninie Koni w Starych Żukowicach. Tam będzie wspólne ognisko, także okazja do tego, żeby spędzić mile czas wspólnie, ale przede wszystkim zdrowo i rodzinnie. Cały cykl tej imprezy to przede wszystkim okazja do tego, żeby pokazać młodzieży, jak teraz powinno się spędzać czas i że nie tylko mięśnie kciuka istnieją, ale są również inne mięśnie. No i trzeba dbać o zdrowie, bo to jest bardzo ważne. Dla najlepszych przygotowano puchary i upominki, a każdy uczestnik sportowych zmagań otrzymał pamiątkowy medal. Na zakończenie odbyło się wspólne grillowanie. Patronat honorowy objął wójt gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła. Bliżej, razem, weselej. Pod takim hasłem po raz kolejny odbył się piknik szkolny w Zespole Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia Siódemka w Tarnowie. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych. Nie zabrakło pokazów akrobatycznych, występów artystycznych, malowania twarzy, grillowania oraz wielu innych atrakcji. To już ósmy rok funkcjonowania naszej szkoły, ósmy rok, kiedy przygotowujemy nasz piknik i sprowadza on bardzo wiele ludzi, rodziców, dziadków, babci, ciocie, wujków. To nas bardzo cieszy, bo szkoła ma taki charakter bardzo rodzinny, bardzo radosny, gdzie staramy się o każdego zadbać. Dzisiaj również mieliśmy możliwość gościć na naszym pikniku osoby, które zaprezentowały swój taniec na wózkach. To jest również uczenie się nawzajem bycia ze sobą, szacunku dla osób, które mają różne formy niepełnosprawności. To również taki program, który realizujemy w naszej szkole. A dzisiaj cieszymy się, radujemy się, bawimy się wspólnie, gromadząc środki na doposażenie naszej szkoły, co jest też bardzo ważne. Atrakcji jest mnóstwo. Jest fantastyczna grupa grillowa, gdzie tatusiowie od lat już okupują to stanowisko, to jest ich działalność. Jest malowanie twarzy, są zabawy z balonów, jest tworzenie różnych ciekawych ozdób z masy cukrowej, jest kącik, gdzie nasi uczniowie wykonali rzeczy, jak również nasi najbliżsi z rękodzieła. Jest wymiana książek i co jest wielką atrakcją, jest książka, którą wydaliśmy my, którą napisały uczennice pierwszej klasy gimnazjalnej na konkurs i nas to bardzo cieszy, ponieważ wydaliśmy tą książkę, jest to oficjalnie wpisana już w Bibliotece Narodowej, również taki egzemplarz jest, co jest dla nas bardzo ważne. Jest mnóstwo wspaniałych ciast, tutaj ogromnie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, że tak wesoło, ciekawie jest na naszym spotkaniu rodzinnym. Dochód z pikniku przeznaczony został na zakup wyposażenia szkoły.
Za nami 30. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Tarnowie. W kościele pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kłoskówny, który stoi w miejscu papieskiego ołtarza, odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. To jest osobisty związek z tym wydarzeniem. Przepraszam, że ja tutaj powołam się na swoją skromną osobę. Ale wtedy towarzyszyłem Ojcu Świętemu jako annum roku 5, 30 lat temu. Byłem właśnie w takiej odległości od niego, trzymałem księgę w czasie liturgii, także tego momentu beatyfikacji. Patrzyłem na ten ornat, a dzisiaj ubrałem go jako właśnie przejaw tej więzi z tym wydarzeniem, z osobą świętego Jana Pawła II, z beatyfikacją. Myślę jednak, że tak jak dla mnie, dla całego tego pokolenia, prawie 2 milionów osób, które tutaj były zgromadzone na placu przed ołtarzem, który się znajdował właśnie na budującym się kościele, który jest za mną. To wydarzenie wielkie i wciąż ono jest w nas. Pragniemy, aby to wydarzenie trwało w następnym pokoleniu, stąd też dzisiejsza uroczystość. W czasie Eucharystii uroczyście wprowadzono relikwie świętego Maksymiliana Marii Kolbego i błogosławionego Jerzego Popiełuszki, a także obraz patrona harcerzy, błogosławionego księdza Wincentego Frelichowskiego. W rozegranym na stadionie Brukbetu Termaliki Nieciecza meczu reprezentacji U20 Polska przegrała z Węgrami 0-1. Jedyny gol padł w 82 minucie. Zdobył go Norbert Kundrak. Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem dorosłych, jak i również dzieci.